Całkowicie zgadzam się. Okazało się, że program Motel Polska ma wielu obserwatorów również w sieci. Oto Dominik Boss, którego kanał na YouTubie ma ponad 300 tysięcy subskrybentów. Zrobiliście to. Osiągnęliście szczyt hipokryzji. Który to już raz? Zanim rozłożę na czynniki pierwsze każdą nieprzemyślaną wypowiedź, która padła na mój temat w medialnym, publicznym linczu za państwowe pieniądze, chcę tylko wspomnieć, że parę miesięcy temu robiliśmy z Kryspinem Sobczakiem film na temat waszych działań. W tym filmie za każdym razem, kiedy żartowałem, pojawiał się taki znak wodny z informacją, że jeżeli to zostanie użyte w TVP albo w innym miejscu tego typu, to jest to wyrwany z kontekstu kawałek wypowiedzi, który albo jest żartem, albo jest ironią, albo należy zobaczyć całość, żeby go zrozumieć. Wtedy dużo ludzi dogryzało nam, że jest to troszkę niepoważne, że nasze ego poleciało zbyt do góry, dlatego że jakim niby cudem w państwowej telewizji ktoś miałby pokazać youtubera, który negatywnie wypowiedział się o rządzie. I kto się teraz śmieje? Bo na pewno nie ja. Bo praktycznie w godzinach szczytu na antenie TVP1 wyemitowano materiał na mój temat. Materiał zmanipulowany, warto dodać. W którym to materiale uczestnicy programu Motel Polska komentują moje wyrwane z kontekstu wypowiedzi. Nawet zastanawiałem się, czy nie zrobić takiego disclaimera, takiego znaku wodnego również w tym filmie, ale prawdopodobnie po prostu byście je wymazali jak serduszko wośpu. Bo po materiale, który ukazał się na mój temat w piątek, nie mam już żadnych wątpliwości, że nie macie absolutnie żadnych skrupułów w zakłamywaniu rzeczywistości. Tak, TVP poświęciło mi prawie 5 minut czasu antenowego za to, że odważyłem się ich skrytykować. Bo po wylaniu się na wasz program krytyki nie zdecydowaliście się na żadną inną z opcji, które mogliście wtedy wybrać. Tylko zdecydowaliście się uciszyć gościa, który coś tam sobie mówi w internecie i co on niby może zrobić. Jeżeli naprawdę myśleliście, że w ten sposób pozbędziecie się krytyki swojej stacji wśród internautów, to radzę sobie doczytać, czym jest efekt Streisand. A, i drodzy telewidzowie, jeżeli jakimś cudem to oglądacie, jeżeli w przyszłości zobaczycie cokolwiek z tego wstępu na antenie TVP, to znaczy, że znowu nie mieli jak się odnieść do merytorycznej części, więc zdecydowali się komentować wstęp do materiału. To tak na przyszłość. Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do fragmentów 21 odcinka Motelu Polska. Okazało się, że program Motel Polska ma wielu obserwatorów również w sieci. Oto Dominik Boss, którego kanał na YouTubie ma ponad 300 tysięcy subskrybentów. Jako że cały materiał zaczyna się od wyrwanych z kontekstu przebieranek, które miały sparodiować to, że PiS pod jedną postacią przyznaje rację PiSowi pod drugą postacią, bo wiecie, to cały czas byłem ja, to dzisiaj zdecydowałem się ubrać się jak na komunie. Teraz przynajmniej będziecie zmuszeni ustosunkować się do moich merytorycznych argumentów, zamiast pokazywać moje nagranie w podkoszulce. Bo ej, przecież głupio na nim wyglądam! To jest fakt! I możecie mnie w ten sposób poniżyć przed milionami Polaków na dobrą sprawę. To jest już chyba taka klasyka w jakiejkolwiek medialnej dyskusji z moją osobą. Wiecie, co możecie jeszcze zrobić? Wyciągnąć moje zdjęcie bez koszulki z liceum. Na przyszłość polecam wam sięgnąć właśnie po nie. Pokażecie, że jeszcze bardziej macie rację. Czekaj, bo ale zobaczymy co, ale czekaj, co mądrego powie, patrz, już ma fryzurę taką. Tak się składa, że przed nagraniem tej odpowiedzi zmieniłem też fryzurę, więc może tym razem powiem coś mądrego. Wie pan, opieranie merytoryki mojej wypowiedzi na moich włosach jest bardzo niską zagrywką. Dodatkowo, jeżeli według pana jakość czyjejś wypowiedzi zależy od jego włosów, to mam dla pana przykrą wiadomość. Pan jest łysy. Rządowa telewizja, która emituje rządowe klipy... Co? Tak, tutaj macie przykład. Te demonstracje, które żeście popierali i w których w dalszym ciągu my nie jesteśmy po imieniu. Brawo, Jarek, brawo! Pan Jarek dla ciebie. Tak jest, patrz, tak jest. Wymaga szacunku do siebie. My nie jesteśmy na ty. On jest wicepremierem. I to, co teraz oglądacie, to właściwie wstęp do argumentu o masturbacji, który został przepotężnie wyrwany z kontekstu. Ludziom w sporej części związanym z rządem... Co? No ja złogo. No nie, ziomek. Którzy pochwalają działania rządu. Normalnie mówi się na coś takiego masturbacja. Mnie nie interesuje twoja masturbacja, nie? Słowa te, jakże umiejętnie wyrwane z mojego materiału, odnoszą się do przyznawania racji rządowym decyzjom,
poprzez rządową telewizję, w której wypowiadają się ludzie związani z rządem. Tutaj macie wycięty i niepokazany w TVP początek mojej wypowiedzi. Jak wskazuje portal Donald.pl, możemy tutaj znaleźć całą plejadę gwiazd. Między innymi takie postacie jak córka posła PiS, kandydat na wójta z ramienia PiS czy radna PiS. Cholera, mamy w tym programie nawet pisowskiego gąciarza. Jestem artystą. Który swoją drogą bardziej wygląda jak gąciarz niż sam gąciarz. Więc jeżeli mielibyśmy w takich kilku prostych słowach opisać program, to jest to rządowa telewizja, która emituje rządowe klipy ludziom w sporej części związanym z rządem, którzy pochwalają działania rządu. Normalnie mówi się na coś takiego masturbacja. W wypowiedzi tej przytoczyłem mapy powiązań opublikowane w serwisie Donald.pl, z których to wychodzi, że znaczna część osób występujących w waszym programie jest powiązana z PiS-em. Ponadto muszę wam coś zdradzić. Właśnie aktywowaliście moją kartę pułapkę. Gdybym przytoczył błędne informacje, to oczywistym byłoby to, że nie wycięlibyście tych informacji z materiału. Zamiast tego pokazalibyście je, żeby udowodnić, jak bardzo się mylę. I zrobilibyście ze mnie kompletnego idiotę. Nie stało się tak jednak, bo dziwnym trafem fragment, gdzie mówię o powiązaniach, nie trafił do finalnego materiału. Nie odnieśliście się do tego w żaden sposób, pokazaliście tylko żart, który miał puentować całą sytuację. Żart, który bez przedstawionego kontekstu wydaje się żenującym i niedojrzałym gadaniem o masturbacji. I robiąc to, poniekąd potwierdziliście, że znaczna część członków Motelu Polska ma powiązania z PiS-em. Po drugie, i to już bardziej personalnie, panie Diablo z Septagonu, to, że ty na swoim publicznym kanale na YouTubie piszesz, że po pierwsze nie lubisz rządu, po drugie robisz to tylko i wyłącznie dla siana, dlatego że straciłeś pracę i serdecznie ci współczuję. To, że uważasz program za mega słaby i nie obejrzałeś ani jednego odcinka, można wydedukować, że chodzenie do niego traktujesz jako smutny obowiązek, żeby tylko zarabiać więcej kasy, absolutnie nie oznacza, że inne osoby występujące w programie również nie mają powiązań. Ciekawe, dlaczego ten fragment publicznie komentował akurat wasz pokój w motelu. I szczerze, ja rozumiem twoje punktowanie tego, że program jest zły, ale przecież trzeba jakoś zarobić. Chociaż nie rozumiem. Mogłeś na przykład iść do normalnej pracy. Chociaż nie zrobiłbyś tego, prawda? Bo zależy ci na sławie i pieniądzach. A pisanie do moich prywatnych kolegów wielokrotnych próśb o to, żeby wybili cię na YouTubie, nie przyniosło wielkich skutków, co? No skoro na YouTubie nie wyszło, to nagle rząd nie jest taki zły, prawda? Zresztą o czym my tu w ogóle mówimy? Ty do normalnej pracy byś nie poszedł, bo kto jak kto, ale ty brzydzisz się Kowalskimi. Zawsze, jeżeli robisz coś więcej niż Szary Kowalski, no to zawsze cię będą krytykować. Oczywiście, to zazdrość, ludzka zazdrość. To jest fakt. Ty mimo tego, że tutaj pojawił się chęć, że jesteśmy my tutaj na tej różowej kanapie, oni nigdy nie będą. Panie Diablo, komentowanie prorządowych informacji w telewizji publicznej to nie jest robienie więcej niż przeciętny człowiek. To jest zarabianie więcej niż przeciętny człowiek. Proszę przestać mylić te dwie rzeczy, bo zarobki i popularność to nie są dobre powody, żeby czuć się lepszym od innych ludzi. Mnie interesuje twoja masturbacja, nie? No i co? I co dalej, kolego? Przejdź do meritum. Przeszedłem dokładnie pół minuty wcześniej, ale wasz propagandowy montażysta to wyciął. Bo tak jak przyznaje Diablo w swoim publicznym komentarzu o Motelu Polska, widział tylko 30 sekund mojego ponad 15-minutowego filmu. Panie kolego, ja przeszedłem do meritum, tylko stacja, w której pracujecie, nie odważyła wam się go pokazać. Bo może byście sobie jeszcze zdali sprawę, w jakiej manipulacji bierzecie udział. Ależ cóż to za mędrzec? Ale słuchajcie, to jakiś ekspert. Tak, ja naprawdę rozumiem, że młody człowiek nie może zabierać głosu w sprawie publicznej. Klasyczne ad personam, stosowane kiedy nie jesteście w stanie odpowiedzieć na moje merytoryczne argumenty, dlatego nazywacie mnie prześmiewczo ekspertem, bo co niby młody internauta może wiedzieć o świecie? Przecież nie jest starszym, poważnym człowiekiem zatrudnionym w telewizji. Mamy tutaj na przykład bardzo dojrzałą dyskusję o tematach związanych z LGBT. Skoro kochasz faceta, no i go kochasz i jest to dla ciebie naprawdę spełnienie, to jest... no to dlaczego to tego nie akceptujesz? Bo to jest chore. LGBT nie było motywem przewodnim mojej wypowiedzi, którą przytoczyliście. Było nim to, że dobieracie tematy do dyskusji pod rządową retorykę. Dalej na przykład podawałem, że klasykiem w motelu jest też pielęgnowanie nienawiści do Niemców. Jak ta pamięć jest pielęgnowana w rodzinach, tak jak powiedziałaś u nas, prawda? Też, czy jest pielęgnowana nienawiść do wrogów, do Niemców? Nie można facet kochać faceta. To jest... Dlaczego nie? No bo nie i tyle. No. Tak! Brawo! Jesteś homofobem! I jeszcze się z tego cieszysz!
Gratulacje. Ale każdy, obojętnie co nie mówi, każdy ma prawo każdy do wyrażania prawo, własnego, tak, do wyrażania własnej opinii. Zdań. O, to dlatego, kiedy wyraziłem negatywne zdanie na temat waszego programu, TVP poświęciło mi prawie 5 minut na pierwszym kanale państwowej publicznej telewizji za grube miliardy, na które ciężko pracują podatnicy, emitując to praktycznie w godzinach szczytu. Drogie TVP, naprawdę nie macie nic lepszego do poruszenia przed narodem niż ganianie się z youtuberem, który skrytykował wasz program? To na to idą podatki poważnych ludzi? Na początek zaczynają każdy odcinek od mówienia o tym, jak bardzo są pokrzywdzeni i jak bardzo są atakowani przez ludzi. Muszę bardzo śledzić swoje profile i szybko to czyścić, ponieważ no jestem pisowską k***ą z felem. To są rzeczy karane w ogóle. Dorota nie powinna się kompletnie tym przejmować. A pamiętacie, jaki był kontekst? Czy on też nie zmieścił się w tych 30 sekundach, które wam pokazywali? Co przytoczyłem 10 sekund przed wyemitowanym w telewizji fragmentem? Pokazałem waszą hipokryzję, dowodząc, że prowadzicie medialny lincz na grupach, które nie odpowiadają rządowi. I tuż przed moją wyciętą z kontekstu wypowiedzią było pokazane, jak państwo włodarczykowie jadą po osobach trans. Nie kobieta, nie facet! No nie wiadomo. Rodzaju nijaki. A może on jest ta Klementyna facetem właśnie tak samo? A może sprzęt męski zostawił w domu? W tym samym programie, w którym regularnie użalacie się na to, że ktoś mówi źle o jego uczestnikach, wykorzystujecie państwową telewizję do jechania po całych grupach ludzi, czy nawet indywidualnych jednostkach, dlatego że ktoś jest niewygodny dla tej telewizji albo dla stojącego za nią rządu. W dodatku nie wycięliście tylko początku wypowiedzi. Wycięliście też jej koniec. Bo w dalszej części przytoczonego przez was fragmentu tłumaczyłem, że pisanie gruźb czy wulgarnych obelg do pani Doroty jest absolutnie niedopuszczalne i samemu stanowczo to potępiam. Okej, zgodzę się, to jest hardcore. Samemu nie wyobrażam sobie wejść na czyjś profil i pisać takie rzeczy, nawet jeżeli posunie się tak daleko, występując w pewnym programie. Sam skrytykowałem dosłownie to, czego pochwalanie mi przypisujecie. Zajrzałem nawet w napisy końcowe samego materiału i jako osoba, która można powiedzieć profesjonalnie zajmuje się montażem, mam jedno bardzo ważne pytanie. Panie Jacku Janczewski, czy pan jest jeszcze w stanie spojrzeć w lustro po zrobieniu tego? I na tym skończyłbym moją wypowiedź, gdyby nie fakt, że około 10 minut później, w tym samym odcinku, ta sama kobieta rzucała takie uwagi. Przytoczenie tego fragmentu było częścią wypowiedzi, w której dowodziłem, że hipokryzją jest zaczynanie odcinka Motelu Polska od pokazywania pani Doroty, żalącej się na krytykę ze strony internetowych hejterów. Jestem łysa. Do tego jestem no pisowskim śmieciem, frajerem. Żeby następnie 10 minut później pokazać, jak komentuje wygląd osoby niewygodnej politycznie. Mamo, co byś tam zadziałała? Lakier z lewej, lakier z prawej? Na pewno zmieniłabym kolor tej pani włosów, ponieważ ta pani jest troszkę taką osobą przytuszy i ma bladą cerę, w związku z tym robienie jej odcieni zimnych jeszcze bardziej tą cerę wprawia w odcień ziemisty, co powoduje obraz kobiety chorej. Jeżeli ta pani by się troszeczkę chciała ukobiecić, to zapraszam. No. Dosłownie na początku tego samego materiału pokazywaliście, jak nieprzyjemna jest krytyka dotycząca wyglądu, z którą pani Dorota musi się mierzyć. Jestem łysa. Czy wy w ogóle oglądacie te materiały przed emisją? W kontekście, w którym było to robione, nie była to porada stylistki. A próba upokorzenia tej osoby, pokazując, że źle wygląda, jest mało kobieca, jest przytuszy i prezentuje się jako kobieta chora. I wasze negatywne uwagi o wyglądzie i kobiecości osoby niewygodnej politycznie nie są przypadkowe, bo to już drugi taki fragment o pani Marcie Lempart. A to może było to, co ta Marta Lempart dostała gazem pieprzowym w oczy? Niefajny to widok, kiedy kobieta obrywa gazem. Ale ja powiem szczerze, że za bardzo ona mi kobietę to mało przypomina. Zresztą zauważyłem, że dodawania gazem po oczach ludziom niezgadzającym się z PiS-em uczestnicy motelu mają całkiem duże ciągoty. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty siłą próbuje przedrzeć się przez kordon policji. Policja nie pozwala przejść marszałkowi. I bardzo dobrze! I gazem go! I gazem mu w twarz, tak jak pani od demonstracji. Dlaczego nie? Skajtowałeś tą wypowiedź. I on nie chodziło jej o to, żeby będzie bardziej kobieca czy coś w tym stylu, tylko chodziło jej o wygląd. Dokładnie. Ty coś źle odebrałeś, oczywiście musiałeś to przerobić po swojemu. Tak, chodziło.
Dosłownie użyła sformułowania ukobiecić. Jeżeli ta pani by się troszeczkę chciała ukobiecić, to zapraszam, no. Rozumiem, że nie każdy, nawet po tej drugiej stronie, musi być fanem Marty Lampard, ale dyskutujecie teraz o polityce i kwestiach społecznych. Powinniście używać argumentów merytorycznych, a nie rozstrzygać, czy jest wystarczająco kobieca. Poza tym, czekajcie, czy to nie miało być tak, że każdy ma prawo się wypowiadać? Ale każdy, obojętnie co nie mówi, każdy ma prawo każdy do wyrażania ma prawo, własnego... tak, do wyrażania własnych zdań. Jak ktoś czyta jego, wiesz, wypowiedzi i słucha jego, no to nie wiem, albo lubi jego i jego opinię, ale niektórym, wiesz, ludziom to krzywdę może zrobić. Bo skrytykowałem program polegający na jechaniu ludzi będących w opozycji do rządu za pomocą ust zwykłych obywateli, niepowiązanych z telewizją ani rządem. Bo przecież bardzo dobrze wiecie, że mimo wszystko nie możecie tych samych opinii wygłosić samodzielnie w wiadomościach. Czy naprawdę uważacie, że nikt z ludzi skrytykowanych, wyśmianych w motelu Polska nie mógł poczuć się źle? Że nikomu nie zrobiliście krzywdy, wygłaszając takie opinie o ludziach, którzy na przykład stoją za inną opcją polityczną, mają inną orientację? Czy inna z dziesiątek, jak nie setek grup ludzi, które mogły poczuć się urażone przez wasz program? Różnica jest taka, że ja krytykuję państwowy program w telewizji, a wy ludzi, którzy się tej telewizji nie podobają. Nie można tak porównywać, nie? Wiesz, tego, że Dorotę skwitowali, że jest pisowską... Nie? Czy że wiesz, czy ją pobiją, czy i tak dalej, wiesz, z tym, że ona stary powiedziała, że też ma fryzurę nie taką, nie? To jest zupełnie co innego. Sam to przyznałem, ale wycięliście to w montażu, bo inaczej wasz argument nie miałby sensu. Na przyszłość, panie Diablo, 3 razy się zastanów, zanim skomentujesz pocięty 30-sekundowy filmik jakiegoś gościa dla siana od rządu, którego tak nie lubisz. No. Chyba jemu za to płacą, no bo z czego on by żył? Jak siedzi cały dzień przed telewizorem? No a jeśli musi, no to chyba, wiesz, nie? No to pisze. No to na chyba YouTube jacyś tam płacą, a on pisze i szkaluje telewizję i tak dalej i innych, wiesz, no... Można powiedzieć o czernia. Różnica między mną a wami jest taka, że za waszą działalność płacą wszyscy, a za moją tylko ci, co chcą. Co do siedzenia cały dzień przed telewizorem. O ironio, mówi to pani występująca w programie polegającym na siedzeniu przed telewizorem i bezrefleksyjnym komentowaniu słów innych ludzi za pieniądze podatników. Ja dla odmiany, przygotowując swój materiał, muszę jeszcze wykonać jakiś research. Na podstawie tego researchu zbudować cały skrypt. Nagrać materiał, zmontować go, co w przypadku na przykład ostatniego materiału zajęło mi i Kryspinowi spokojnie ponad 100 godzin pracy. I nawet jak już go opublikuję, to jest tylko mała część pracy, którą muszę wykonywać, żeby skutecznie prowadzić kanał tych rozmiarów w formie, na którą się zdecydowałem. Proszę pani, różnica między nami jest taka, że to ja tutaj pracuję na swój biznes zamiast zgarniać pieniądze podatników. I dlaczego uważasz, że ty jesteś lepszy? Od kogo? Od kogo jesteś lepszy? Dlaczego tak uważasz? Wiesz, to tak jak my byśmy, my też możemy nagrać sobie filmik o nim. I co? I powiedzieć, zobacz jaki chłopak mało, siedzi, tak? Mało, to jest i taki jeszcze zaścianek. Właśnie to zrobiliście. Uczestnicy motelu robią to od 21 odcinków. Różni nas to, że ja to robię własnym nakładem pracy i przy wsparciu grupy życzliwych ludzi, która sama chce decydować, jakie media chce wspierać. A wy robicie to w publicznej telewizji, którą wspierać muszą wszyscy. No i czy przypadkiem 2 minuty wcześniej nie próbowaliście w motelu Polska bronić tego, że każdy może komentować, co chce? Ale każdy, obojętnie co nie mówi, każdy ma prawo każdy do wyrażania prawo, własnego... Każdy ma prawo, tak, do wyrażania własnej opinii. Zdań. Wiesz, to tak jak my byśmy, my też możemy nagrać sobie filmik o nim. I co? I powiedzieć, zobacz jaki chłopak mało siedzi, tak? Bo co? Merytorycznych komentarzy brakuje, więc jedyne co pani może powiedzieć to zobacz jaki chłopak siedzi. Rozmawiasz z dorosłą osobą. Ja do ciebie nie mówię, zobacz jaka dziewczyna siedzi. Tylko komentuję realne działania i postawy prezentowane w państwowym programie, w którym bierzecie udział. Mało to jest i taki jeszcze zaścianek. Polska dalej jest za ściankiem Europy. Autorefleksji chyba zabrakło, bo to całkiem zabawne, jak ironiczne jest to, że mówicie to właśnie wy. W programie Motel Polska na antenie TVP1. Wolność Tomku w swoim domku. Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Korzystamy z naszych uprawnień konstytucyjnych do wolności wypowiedzi. O, wow! No patrz! Ja też! Dorota powinna skomentować teraz wygląd jego.
Co mu pana zrobić? Na przykład, nie? Pana youtubera. Bo jedyne, co wyciągnęliście z mojego ponad 15-minutowego filmu, to wyrwany z kontekstu fragment, w którym sam przyznawałem, że atakowanie pani Doroty jest złe i zaatakowaliście chochoła w postaci montażowo przerobionej wypowiedzi. Gratulacje, panie Jacku Janczewski! Osobiście przyłożył pan rękę do publicznego linczu na osobie, która odważyła się skrytykować TV PiS. Co mu pana zrobić? Na przykład, nie? Pana youtubera. Ale proszę nie rzucać z przekąsem, pan youtuber. Kolega siedzący obok pana sam wypisuje z prośbami o krosa do takich panów youtuberów. Tylko że z tego, co mi powiedzieli, nikt nie ma zamiaru się zgodzić. Trzeba było nie zgadzać się na Motel Polska. Ja proponuję tego chłopaka zaprosić do wystąpienia w Motel Polska. Po pierwsze, dziękuję za zaproszenie, dziewczyno. Proszę pani, bliżej mi do 30 niż 20. Proszę ze mną rozmawiać jak z dorosłą osobą, a nie upupiać mnie i mówić o mnie jako małym chłopczyku, którego można łaskawie zaprosić do motelu, żeby usiadł na kanapie i zobaczył, jak wygląda wielki świat. Po drugie, trafiło to do finalnej wersji programu, więc ktoś musiał to w reżyserce zatwierdzić. Więc całkiem możliwe, że jest to realne zaproszenie. Zgadzam się. Pod trzema warunkami. Po pierwsze, mogę zabrać ze sobą moje własne kamery i mikrofony i udokumentować każdy krok postawiony w waszym budynku. Od momentu wejścia do momentu wyjścia. Oczywiście potrzebna mi będzie też na papierze zgoda na upublicznienie wszystkiego, co nagram. W ten sposób będziecie zmuszeni nie manipulować ani moimi wypowiedziami, ani materiałem, który mi pokażecie. Po drugie, mogę wybrać, kto usiądzie ze mną na kanapie, a mam kilku znajomych, którzy świetnie by się w tej roli sprawdzili. Po trzecie, nie wiem jak z osobą towarzyszącą, ale ja moje wystąpienie w TVP wyceniam na 30 tysięcy złotych, których to nie chcę otrzymać osobiście, ale oczekuję, że moje honorarium w całości zostanie przelane przez TVP na wośp Jurka Owsiaka. Pod takimi warunkami zgodzę się u was wystąpić. Wiecie, co jest przyjemne w robieniu tego materiału? Nie muszę się nawet specjalnie przejmować montażem, bo wy to i tak zrobicie za mnie, prawda? Czy mogę teraz powiedzieć, że każdy Polak płacący podatki oficjalnie finansuje rządową walkę z moim kanałem?